Siema, siema, jestem Rayo Gplay, a to jest film, w którym wam powiem dokładnie co z mapą Kolonia na konsolę, bo wiele osób o to pyta, pomimo że wiele razy o tym wspominałem. Ale tak, w tym filmie chcę dokładnie wszystko wyjaśnić, kiedy, dlaczego, nie ma jeszcze teraz i w ogóle, nie? Więc słuchajcie, to jest film dla konsolowców, pecetowcy. Idźcie sobie grać, bo już macie mapę, testujcie. I propos testowania, to bardzo ważna rzecz, ponieważ chcę wydać update, jak wiecie, na... No wydam update po prostu na konsolę, w którym też będą poprawki tych błędów na PC, więc jakby konsolowcy będziecie mieli mapę absolutnie bez żadnych błędów, tak być powinno. W zależności od tego oczywiście ile tych błędów dostanę od PC-towców, także PC-towcy słuchajcie mi teraz uważnie. Błędy wysyłacie na maila. Błędy osada małpa gmail.com. Dlaczego osada? No bo to jest mail poprzedni do błędów z osady, ale mówię, pod, nie chcesz robić nowego maila, więc po prostu podepniemy go pod kolonię i tyle. Jakby ktoś nie wiedział, jak to się pisze, w opisie macie wszystko napisane, dokładnie jak to się nazywa, jak to się pisze cały ten mail. I tam wysyłajcie dokładny opis błędu, najlepiej ze screenem, nie? Jak robić screena? Proponuję w ten sposób. Odpalcie sobie HUDy. Najlepiej, żeby HUDy były odpalone na zasadzie takiego kwadratu, widzicie? Jak jest teraz mapka. Nie jest ona okrągła, takim jakby kompasie, tylko jest taką kwadratową. Wtedy jest to wszystko orientacji takiej, jak jest PDA. Mi też się łatwiej wtedy też odczytuje, gdzie to jest. No i ze wszystkimi HUDami po prostu podchodzicie, nie wiem, na przykład mówicie: ej, Riot, bo jest sprawa, bo worki na drugiej gospie wchodzą sobie tutaj, wchodzą sobie w ten, w drzwi i nie można tędy przejechać, nie? Więc robicie screena, pyk i wysyłacie mi to. Albo opis, albo sam po prostu błąd, bo będzie screen dosyć wyrazisty i wszystko będzie wiadomo. Przy okazji, propos tego błędu, jak widzicie u mnie, ten budynek jest poprawiony, jest zrobiony inaczej. Dlaczego tak to jest? Ponieważ... A, ktoś ci mówi, że nie może otwierać sobie bram i tak dalej, nie? No jak widzicie, nie można otwierać. Klikam, nie? Słuchać? Słuchać, jak klikam? No, nie można. Trzeba kupić tego landa. Proszę. Ja kupuję. Podchodzę. Otwieram i działa, nie? Więc tak teraz wygląda ta obora po update'cie. Jest poprawna lekko skala tej cegły i przesunięta ta brama właśnie po to, żeby te krówki można było sobie ogarnąć tutaj w tym miejscu. Ja może mam troszkę tysięcy pieniędzy, to możemy sobie tak zakupić parę krówek. Starczy? O, i krótki schod tędy animowane już są, nie? Także to jest ten update'cik. On został wysłany na modhuba przed świętami, ale niestety przed świętami jeszcze nie wyszedł, więc musimy poczekać na ten update. Musimy poczekać na update tych budynków oraz domków, bo domki mają problem taki, że jak macie ten trigger tutaj taki, widzicie ten taki sześcian przeźroczysty tutaj, co jest? On oczywiście działa na zasadzie tego, że podchodzimy i wtedy jesteśmy w tym, jakby jesteśmy w jego obszarze, to dopiero możemy jakąś akcję wykonać, nie? W tym przypadku otwieranie drzwi. No i mapa na konsolę nie wyjdzie, póki nie wyjdzie update budynków, jak i też tych domków. Dlaczego? No, ponieważ wszystkie te triggery, które tutaj widzicie, mają taki bit 23 zaznaczony. I on musi być oznaczony, bo na konsolach to nie pójdzie po prostu, nie? Więc co ciekawe, budynki oczywiście i domki wyszły na modhubie bez problemu, ale podczas testowania mapy testerzy znaleźli... tam widzę się ruch długopą. Znaleźli właśnie ten bit 23, który wyskakuje na mapie. No i teraz jest problem ogólnie na modhubie, bo nie wiemy co robić, nie? W mapie tych błędów nie ma, ale wyskakują błędy z budynków na mapie, więc trzeba zaupdate'ować budynki, żeby nie było błędów na mapie. Czekamy na update budynków, to jest po pierwsze. Po drugie, pecetowcy wysyłacie mi swoje błędy na tego maila błędyosada@gmail.com. Ja te błędy będę poprawiał od nowego roku, czyli jak mamy teraz, jak to nagramić 30, to ja tak, od 2 stycznia zaczynam tydzień streamów po prostu z kolonii, z poprawy błędu, będziemy sobie grać, będziemy szukać jakichś rzeczy i tak dalej i robić update po prostu. I modka, przypomnę, wraca do pracy 9 stycznia dopiero, co nie oznacza, że mapa wyjdzie 9 stycznia na konsolę, ponieważ dopiero 9 stycznia, w sensie ja wyślę mapę wcześniej, myślałem gdzieś w piątek, powiedzmy to będzie piątek, to będzie, który to będzie piątek? To będzie jakiś 6 stycznia. Wyślę mapę też tak powiedzmy 6, 5, 6 stycznia wyślę mapę mniej więcej, tak bym chciał zrobić przynajmniej, na konsolę. No i wtedy dopiero w poniedziałek modka wraca do pracy, oni sobie normalnie pracują, testują, ale najpierw muszą oczywiście wyjść budynki, co nie? No, więc jak wyjdą budynki, dopiero wtedy będzie mogła wyjść mapa na konsolę. Kiedy to będzie? Na banknie 9 stycznia, tak żebyście mieli na uwadze na 100%, nie? Najlepiej jakby wyszła gdzieś tam po 9 stycznia, 10, 11, 12, nie? Ale to jest oczywiście niezależne ode mnie. Ja, jak mówię, będę się starał oczywiście o to, żeby ta mapa wyszła. I żeby ten update jakby
na konsolę, znaczy mapę, update, który mapę wydaje na konsolę i jednocześnie poprawia te błędy z PC-ów, żeby był ostatnim update'em już na tej, na kolonii. Więc uwaga, najmniejsze opierdołe, największe głupoty, jakie tylko macie, bardzo prosiłbym wysłać po prostu na tego maila, no bo ponieważ, ponieważ, to jest bez sensu, ale dobra, ponieważ jeżeli więcej tych błędów wyślecie, ja będę przeceniać, czy ten błąd jest na tyle taki duży czy mały i czy warto go w ogóle poprawić, nie? Lepiej wysłać więcej błędów niż mniej, co nie? Bo zawsze mogę powiedzieć, a ten to nie błąd, tylko co innego, nie? No, więc wiecie, co chodzi. Także to wysyłajcie, napiszcie mi wszystko, z czym macie problemy, bo być może coś tam też w linkach gdzieś się zapodziało. No, różnie może być po prostu, nie? No, także prosiłbym, żeby więcej już tych pytań zadawać, kiedy tam na konsolę, bo w tym filmie odpowiedziałem na to, jakby nie było. Ale tak jeszcze w skrócie mogę przypomnieć, nie? Czyli, jeśli ktoś nie zrozumiał, to po prostu niech posłucha mnie i powie, że okej, tak będzie. Update budynków, update domków, to jest must have. Potem wasze błędy na PC-ty wysyłacie, ja od 2 stycznia mapę poprawiam. Tak, od 2 stycznia przez ten tydzień poprawiam mapkę i gdzieś pod koniec tygodnia, 5 stycznia, dajmy na to 5-6 stycznia, wysłamy update na ModHuba, który nie wyjdzie 9 stycznia, jak ModHub wraca do pracy, tylko gdzieś po 9 stycznia, bo przez święta, przypomnę, ludzie mieli trochę więcej wolnego zapewne, znaczy na bank mieli więcej wolnego, więc zapewne tworzyli więcej modów. Co za tym idzie? Lista się powiększyła i czas oczekiwania na testy też się trochę zwiększył. Więc nie będzie pewnie to 3 dni robocze, czy 2 dni robocze, a nawet, nie wiem, 4 czy 5 dni. Więc może mapa wyjść i nawet tego 11 stycznia, albo może wyjść i 30, nie? Sam któregoś jeszcze. Nie wiadomo, nie? Także o to wszystko, o tym wszystkim będę też informował na odcinkach z serii Podwórko Kolonisty, bo to jest taka też seria na bieżąco informująca was o tym wszystko, co się dzieje, więc proszę, proszę tę serię śledzić. Oraz też sprawdzajcie Twitcha, bo tam najwięcej się właśnie dzieje i tam najwięcej rzeczy jakby można złapać. Ludzie, którzy wchodzicie do mnie na Twitcha i piszecie o błędach, bardzo fajnie, jednakże ja i tak was wtedy na tym Twitchu odsyłam do wysyłania błędów na maila, ponieważ ja tego sobie nie zapisuję, nie wiem, jaki ten błąd dokładnie jest, a nie chcę robić sobie też screenów i zaśmiecać swojego folderu ze screenami, tylko tam wysłacie screeny waszych błędów, które znaliście i potem jak przyjdzie czas, to poprawimy wszystkie błędy od razu. Ewentualnie jak będę poprawiał mapa już na streamach, no to wtedy przychodźcie i mówcie, ej, jak już poprawisz błędy, to weź zerknij przy polu, nie wiem, 47 jest jedno drzewko, które sobie lewituje, czy coś takiego, co nie? Więc wtedy też będę mógł poprawić na bieżąco, od razu, bezpośrednio, wy mówicie, ja sekundę za sekundę poprawiam, co nie? Tak też może być. Dobra, to co, taki chyba krótki filmik informacyjny, nie chcę wam więcej zabierać czasu. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście i że wszystko jest dla was jasne. Jeżeli są jeszcze, jak mówię, jakieś błędy, błędyosada@gmail.com. W opisie macie linka, nie? Wszystko powinno trybić. Dobra, czy no i chyba tyle, nie? Więc nie zabieram wam więcej czasu. Serdecznie was zapraszam na oczywiście streamy na Twitchu, bo tam się dużo dzieje. Nawet ten filmik może zaraz opublikuję. Ale wiecie co? Ja ten filmik zaraz opublikuję. Jak ten filmik już leci, to w tym momencie trwa stream na Twitchu, to wpadajcie, sobie pogadamy, nie? O tym wszystkim, co tutaj, o tej kolonii, o tej, o tych wszystkich rzeczach, co tam się dzieje. No o czym myślicie w ogóle, nie? A, jeszcze przypomnę, stream Sylwestra będzie, ale tak gdzieś nie do wieczora, a raczej, znaczy, może do wieczora, ale nie tak, że wiecie, że będzie do nowego roku, nie? Tylko tak gdzieś, nie wiem, do 18 powiedzmy, nie? No, także tyle w temacie, więc nie przedłużam. Zapraszam na Twitcha. Cóż, widzimy się. Mam nadzieję, że już niedługo pogracie na kolonii i na konsolach, tak jak na PC-tach. Także cóż, do kolejnych, trzymajcie się, Orniferek. No i cześć, pozdrawiam.